Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, zaczynamy kolejnego vloga. Dużo się wydarzyło od momentu, jak nagrywałem ostatniego, ale to już pogadamy jeszcze później. Zaczynamy kolejny dzień. Noc była super. Ja się naprawdę bardzo bałem ze względu na to, że przedwczoraj, ostatniej nocy, nie tej co dzisiaj, tylko wcześniejszej, Charlie przespała 2 godziny od 6 do 8. Coś się stało, ona już dobrze spała. Nie wiem, co się wydarzyło, coś po prostu jej nie odpowiadało. Byłem zniszczony, naprawdę nie spałem nic, cały dzień musiałem tak przeżyć i bałem się, że przez to zmęczenie drugiej nocy nie prześpię. Wiecie, tak czasami jest, że jak mocno się jest zmęczonym, to ciężko jest zasnąć i wziąłem tabletkę nasenną. Przespałem się 8 godzin, z czego przed snem łapała mnie choroba. Andrzejka dała mi Tapsin, dała mi Teraflu, dała mi coś tam jeszcze. Bardzo się bałem, żeby ten dzień nie był zmarnowany, ale przespałem się 8 godzin. To nie była choroba, to było po prostu wycieńczenie, to było zmęczenie. Wyspałem się 8 godzin i jestem świeżutki. Zaczynam tego vloga. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. Idę na śniadanie sam, ponieważ Angelika śpi, bo odsypia, bo wzięła niunię na noc. Żebym ja się wyspał w końcu. Pierwszy raz od jakiegoś czasu w końcu się wyspałem, więc Angelika śpi. Michael idzie na trening i na saunę. Adrian ma angielski i idzie do Tota, do swojej pracy, więc jestem sam, a nie mam nic w lodówce, to jadę szybko na śniadanie. Zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1. Mieliście w tle naszą choinkę, prawdopodobnie to już ostatnie jej dni, więc doceniajmy, cieszmy się, naprawdę była przepiękna, była super atmosfera, Nowy Jork, później Polska, wcześniej Polska, Nowy Jork i później znowu Polska, świetny czas, no ale już chyba trzeba zrobić. Wyszedłem już z restauracji, pani menadżerka na koniec tak patrzy na mnie i mówi: a co, dzisiaj sam? Ja mówię, każdy mi odmówił. Żona, przyjaciele, nikt, dlatego jestem sam. I ona na to, smutna, ale oczywiście tak żartobliwie, bo czasami naprawdę ja jestem typem jakimś takim dziwnym. Połowę jestem bardzo towarzyski, bo uwielbiam ludzi, ale na przykład mam chwilę, gdzie lubię być sam. I śniadania, taki start dnia jest zdecydowanie właśnie dla mnie. Jakbym mógł być sam przez pierwszą godzinkę dnia, a później z rodziną, z przyjaciółmi, z ludźmi, to by było super. Nie zawsze tak można, ale dzisiaj tak. Plan jest teraz taki, jadę do barbera, barber mi nie odpisuje, więc jadę na pałę. Mam nadzieję, że mnie przyjmie, bo nie zdążyłem, mieliśmy sesję wczoraj i nie zdążyłem pofarbować brody. Już o troszeczkę widać, o widzicie w takim ujęciu, widać, że mam rudą brodę. Bez nadzieja i po barberze od razu jadę po prezent dla Angeliki, który jej obiecałem. Ja jadę oczernić się troszeczkę i po ten prezent. Azja Express, oficjalny profil. Paulina Krupińska, 2400 lajków. Dalej Adaś, 2600. Czesio Mozi, 1200. Łozo, 1200. Reniusis, 1200. Górale, 3000. Ładnie bardzo, ale... I to jesteście wy, to nie są nowi widzowie, chociaż dużo osób pisze: kurde, who's the fuck, kto to jest? Ale to dobrze, to znaczy, że nas poznają. Otóż Angelika i Luka mają 10 tysięcy lajków. Oczywiście lajki nie grają, wiadomo, ale miło, miło, że tak nas wspieracie nawet w takich rzeczach. Wow, dziękuję bardzo. Dobra, jestem fresh, w końcu mam, nie jestem rudy, w końcu mam normalną brodę. Szybka, ekspresowa wizyta i jadę po prezencik. Jadę, kupuję i budzę Angelikę, bo Angelika odsypia noc, tak jak mówiłem. Jeszcze na niej nie dzwonię, bo może ją budzę, po co? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Wróciłem po telefon do żony. Domyślam się. Dobra, chyba są, więc tylko czekamy, jakie kolory. Ja wziąłem fioletowy. Nagrałem w ogóle, jak go kupowałem, ale jakoś nie miałem gdzie go wsadzić, więc mówię, co będę wrzucał. Ja kupiłem taki fioletowy. Nie, to jest taki, kurczę, wygląda jak szary, tak ciemny szary. I lecimy z prezentem dla Angeliki. Mam nadzieję, że się będzie cieszyć. Tak jak wam mówiłem, tamten 14 Max był takim przejściowym, bo nie miała telefonu, naprawdę ledwo żyła, nic nie było. Czekałem, wyczekałem. 256, tak jak mój, tylko że złoty. Dzwonię do Rock Your Smile, nadeszła wiekopomna chwila. Chciałbym się umówić na wizytę, taką, żeby zdjąć górny łuk w aparacie i wybielić górę. Da się tak w ogóle? Nie. A, no to nie, to nie tak, to inaczej. Tak po dwóch, trzech miesiącach od zdjęcia aparatu najlepiej wybielać zęby.
żeby po prostu nie nabawił się pan dłużej na dolegliwości, jednak to szkliwo gdzieś tam przez ten okres czasu, kiedy pan miał ten aparat, no jednak No ono tak. jest troszeczkę osłabione, więc też, żeby po prostu nie miał pan potem jakichś takich nieprzyjemności związanych właśnie z bardzo Dobrze. doskwierającym bólem zębów. No ale to nie ukrywam, że to będzie taki dosyć odległy termin, mimo tego, że to tylko góra. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Jak wy jeszcze mi raz napiszecie, że miałem zdejmować ten aparat, zostałem umówiony, uwaga, jest 17 stycznia, zostałem umówiony na 21 lutego. Zaraz mam hiszpański, wróciłem, tak, trzecia czy tam czwarta lekcja po przerwie, bardzo się z tego cieszę. Angelika sprząta w szafkach, w tych takich, wiecie, z przyprawami, ze słodyczami, właśnie, mamy taką jedną cukiernię, szafkę, która się nazywa cukiernia, tam są zawsze słodycze, jakieś przekąski i miałem pójść do sklepu i wybrać sobie swoją ulubioną, żebym miał jej dużo, bo ja mam coś takiego, że jak się zakocham w jakimś słodyczu, czy to w czekoladach bardzo często, albo w przekąskach, albo w czymś takim, to ja jem tylko to. Czy wy to widzicie? Ja niczego więcej nie potrzebuję. Ja mogłem kupić co chciałem, wiadomo, żeby było w tej cukierni w naszej szafce. Wystarczą mi paluszki, wystarczą mi precelki, Beskidzkie Łakocie, naprawdę. To jest moja miłość. Już jakiś czas, ale ostatnio to już naprawdę nagminnie. Mamy tutaj precelki w mlecznej czekoladzie, mamy precelki w polewie o smaku truskawkowym, mamy takie same paluszki w polewie o smaku truskawkowym i też analogicznie mamy paluszki w mlecznej czekoladzie. Oczywiście wszystko to Beskidzkie Łakocie, no bomba. Najbardziej lubię te czekoladowe. Te truskawkowe też są bardzo dobre, ale czekoladowe precelki w czekoladzie mlecznej. Ja zabieram się teraz za tworzenie jakiegoś takiego talerzyka do hiszpańskiego, bo zawsze lubię sobie coś przegryźć. Te przekąski są po pierwsze z prawdziwą mleczną czekoladą i to czuć. Po drugie, czuć takie ciasteczkowe ciasto. No i ostatni taki argument to już dla takich lokalnych patriotów. Firma, która tworzy te wszystkie pyszności, jest w 100% Polska. Beskidzkie Łakocie. Czy jestem gotowy na hiszpański? Oczywiście, że tak, kawka się jeszcze robi, przekąski są, winogronka jest, może być lepiej, wątpię. Kto jest zmęczony? A kto nie jest zmęczony? 8 godzin snu. Wyspany. Mam jakąś nagrodę, a w ogóle budziła się czy nie? Ale Budziła się. mocno, tak jak ostatnio? Płakała przez sen znowu, ale wiesz co? Spadła mi z łóżka. Tylko dobrze, że Wiesz. mamy dywaniki po dwóch stronach i nagle słyszę taki, wiesz, ryk. A wiesz co zrobiła? Zaklinowała się między łóżkiem a swoim łóżeczkiem, Łóżeczkiem. a ja pod spód położyłam poduszki. A, to Więc jakby dobrze. nic jej się nie stało, ale się, wiesz, wystraszyłam, nie? Masakra, po prostu. No ja nie bym wzięła nianię, Żeby z nią żeby z nią sypiała? spała A codziennie. ja dzisiaj spałem sam w łóżku, wyspałem się. Myślałem w ogóle, że... Gościnnym. Gościnnym, no O myślałem w ogóle, Jezu. że luz było, skoro mnie jakby, wiesz, nie słyszałem ani nic. 13 jest. 13.30 już chyba. Czy nie? Nie 13? wiem. Proszę, twój iPhone. I proszę, drugi iPhone. Jej! Proszę bardzo, obiecałem ci. Wow! Po pierwsze ci obiecałem, a po drugie jak ja już... Co to otwierasz, żeby był Nie pokażę wam się, bo wyglądam strasznie po tej Czuję się nocy. jak przemytnik iPhone'ów. Ostatnio dla Nikoli, co prawda, Jak to 13 się Pro Max, otwiera? żeby znała swoje miejsce w szeregu. Sobie wziąłem, no i teraz tobie. Już koniec, na 2 lata z głowy iPhone'y. Ja w ogóle zawsze mam na wiele lat. No, ja Tylko co 2 lata około. co 2 lata. Nie, ja na 3 lata chyba miałam No, ostatnio. jakieś tam Ty ogólnie mi tak. kupiłeś rok temu. No Niestety on mi tak. się zepsuł. A fajny Złoty też! wziąłem ci, bo był czarny i złoty, no to czarny na Nie. pewno nie chciałaś. Ten mi się bardzo podobał, ten co miałam, ale Tu już jakoś mogę go mieć handlujemy, złoty. albo znaczy ty ohandlujesz, cokolwiek z nim zrobisz, nie wiem co chcesz. Jej! Jej! Ten On jest nie ma twój. miesiąca, Gamoniu. On jest na Wigilię go Czemu dostałam. Gamoniu? No, że tak kupujesz te Nie, no telefony. mówiłem ci, to jako zastępstwo, bo nie miałeś w No to ogóle ja mam nic. pomysł, A co to zrobić z tym co? telefonem. Wyślemy go do Włoch dla Olka. Dobra, super. To już ty musisz to jakby zarządzić, bo to jest twój telefon, nie? No ale on Zarządzasz? ma tylko miesiąc czasu. A Zarządzasz?
Tak, Olek nie ma telefonu, chyba iPhone'a, nie? No nie, chyba Nikola nie. Nikola ma iPhone'a, Sara ma iPhone'a, ty mam iPhone'a, ja mam iPhone'a, ty masz iPhone'a, a Oluś nie ma, więc wyślemy go Olkowi. Dobra. Co jest potrzebne do naszej pracy, powiem. Najfajniejszy telefon, bardzo dobry laptop do montowania, bardzo dobry aparat do nagrywania i dużo miłości do tworzenia atmosfery. Często też są zapytania, co my robimy z tymi telefonami. Otóż totalnie nic, są u nas w szufladzie. Znalazłem 4, ale jeszcze gdzieś 2 albo 3 są. Ja to mam właśnie, tylko będę musiał poszukać później. I mam cel, żeby po prostu je wszystkie naprawić, nie wiem, sprzedać, coś, cokolwiek. No, one stracą na wartości. Ale o to chodzi. Znaczy, na pewno tego zostawię. Zobacz, jaki mam. Zobacz, jaki mam. Nie, to już trzeba na pamiątkę zostawić. Nie, tego na pewno nie sprzedam. Zobacz. Czwóreczka. A nawet on mi się wydawał taki duży wtedy, tak, bo wtedy. W porównaniu do Motorola tej małej. Tak, tak. Czwóreczkę, czwórki na pewno nie sprzedam, ale to jest chyba, nie wiem, 10, tak mi się wydaje. Tu jest, nie wiem, 11 może. To jest 12, wszystkie pobite, ale naprawimy je. Umówiłem się na szybki lunch z Adrianem, jest bardzo zimno na dworze, ale szybki lunchik i lecę na sesję zdjęciową. Nie mogę brać kamery, nie mogę wam mówić, o co chodzi, no wybaczcie, ale takie te pierdzielone zasady. Za jakiś czas się dowiecie i będziecie wszystko wiedzieć. Teraz naprawdę szybki lunchik. Ja i Adrian, Michael nie mógł. Przedyskutujemy to jeszcze z Adrianem już na miejscu. Zjemy szybko i na sesję. Co sądzisz o kolejnej nieobecności Michaela? Jak babcia da mu szamachnę ręką tylko. Szamachnąć ręką, co? Ale odczuwasz, No co? Odczuwasz też takie, że jak wychodziły z jakąś propozycją taką spontaniczną, odczuwasz, masz takie uczucie takiego stresu, że na pewno nie? Tak, jest taka presja, w ogóle już nawet na grupie, jak piszemy, to jest to wyczuwalne. Przyszliśmy jeszcze po jedzonku na chwilę do Adriana, do sklepu. Mam robotę jubilerską, robię właśnie bransoletkę. Ale muszę tak wygiąć, żeby było ładnym takim owalem. Zdradzimy to od razu już u Ciebie na kanale, bo Michael pewnie miał się oświadczyć. A, no tak. Kiedy to było? Za tydzień? Tak, za tydzień się. Tak, w przyszłym tygodniu, dlatego teraz nie może, bo ogarnia niespodziankę. Ania koniecznie to zobacz. Tak, Ania, koniecznie niespodziankę dla Ani ogarnia zaręczynowo, zapomnieliśmy. No, faktem wiem. Ale musimy zrobić coś fajniejszego. Tak się trochę czuję, wiesz. Dobrze. Taka brudna robota, no. O, Adrian właśnie tworzy. To jest identyczna jak nasza, nie? Czy coś jest, tak, coś... Tak, coś... Tak. Tak, no i właśnie tworzy Adrian takie sobie. Siedzi, skrobie i tworzy. Zawijam to jak świstek w sreberkach. Fajne, bo nie takie oczywiste, nie że serduszko, tylko no. Organ. Są też złote. No. Są też złote. Za jedyne? 400 zł tylko. Zapraszam do Tota. Chcieliśmy to utrzymać w tajemnicy, ale pamiętacie, już były wycieki te z restauracji. My zawsze coś takiego mamy, że coś chcemy mieć w tajemnicy, to wychodzi, ale też nie mamy, że przeżywamy, bo nie, Boże, że to wyszło, że przesrane. Tylko okej, niech to płynie sobie, co z tym będzie, nie odnosiliśmy się do niczego, bo w sumie nie mogliśmy. Dopiero wczoraj dostaliśmy pozwolenie, mieliśmy sesję zdjęciową. Zobaczycie u Angeliki na vlogu, bo ma fajne tam przybitki, porozmawia również o tym. Mieliśmy tą sesję i wczoraj wieczorem dostaliśmy oficjalną zgodę, że jeśli chcemy, to już możemy mówić. Nie możemy oczywiście zdradzać przebiegu programu. Tak, można już to powiedzieć oficjalnie. Byliśmy uczestnikami Azji Express. Już niedługo premiera w marcu, na początku marca. Bardzo się cieszę. Jak nam poszło, zobaczycie. No było na pewno mocno ciężko. Nie spodziewaliśmy się, że będzie tak ciężko. I to tyle. Więcej nie mogę powiedzieć. To jest dla nas wielka sprawa. I mimo, że już to się zakończyło, to po prostu oglądajcie i trzymajcie za nas kciuki. No i zobaczymy, co z tego będzie. Wyobrażacie to sobie mnie i Angelikę w Azji Express? Ja sobie tego nie wyobrażam. Nie wiem, jak to wyjdzie wszystko, jak to wyglądało. Niech nam przyniesie los to, co ma przynieść. Już nie ma co kminić. Dziękuję za wielkie wsparcie. Tak jak mówiłem, nawet po tych lajkach. Ja wiem, że to nic nie znaczy, ale nie znaczy nic w zasadzie, jeśli chodzi o wartości, ale o to, że jednak te wsparcie w Was mamy totalnie wielkie. Pełna skrzynka zapchana. Ciężko mi się nagrywa. Wiecie, to jak czasami gadam o zwykłej takiej rzeczy, to nagrywam wow, płynę, luźno. A jak mówię o Azji Express, to odczuwam taki stres, dumę z tego, że wzięliśmy udział, że spełniliśmy swoje marzenie z dzieciństwa. Bo naprawdę, jeśli chodzi o programy, to myślałem, jak...
otwierałem, wyobrażałem to sobie jako sufit, dwa programy, Asia Express i Taniec z Gwiazdami. Taniec z Gwiazdami nawet jakby, znaczy nie dostałem propozycji i pewnie może nie dostanę, ale nie chciałbym i na pewno bym odmówił. Już nie dla mnie, już nie dla mnie te tańce, już ten Taniec z Gwiazdami też jest troszeczkę inny niż kiedyś był, do tego 8 godzin na sali, nie. Ja nie mam zdrowia, nie mam czasu na to, ale drugi program, który jest cały czas na czasie, Asia Express, to jest program, który oglądałem na przykład drugą edycję, trzecią edycję, Radio z Rozenkową, prawda? To były też śmieszne chwile, śmieszne emocje, także już niedługo, 4 marca, będziecie mogli oglądać nas w najlepszym wydaniu. Mam nadzieję, że to wydanie również Wam się spodoba, takie telewizyjne. My teraz, przed nami tyle jakichś, wiecie, wywiadów, spotkań, ramówek, konferencji. Jeśli będę miał taką możliwość, to będę Was zabierał, bo chcę. Moim takim celem, i to mogę powiedzieć, już skończę tą paplaninę, bardzo mi się to w życiu nie podobało, że youtuberzy, którzy brali udział w jakichś programach telewizyjnych, później strasznie ta telewizja ich wchłaniała. Pod tym względem, że to już nie był taki, wiecie, youtuber, człowiek, który sobie w domu robił wszystko, a ja, moją taktyką na to wszystko jest to, że wezmę kamerę w te wszystkie rzeczy, wezmę Was i będziemy razem to przenikać, będziemy razem to sprawdzać, a koniec końców i tak będziemy wracać do naszego ciepłego gniazdka, spędzać czas super z rodziną, ale będziemy wszystko to eksplorować po prostu razem. Zasło mi w buzi, pewnie połowę osób przewinęło. Dziękuję za rozkminę. Takie fajne buty, Masza, zdejmujesz się cały czas. Tak, to ja. Dawaj, idziemy. Jeszcze raz, kliknij sobie. Przepięknie, brawo. Wyrzucić te buty, czy będziesz chodziła? Co nie? Wyrzucić? Ja żartowałem. Na pewno nie wyrzucę. Musisz się do nich przeprosić, bo no są świetne. Chodź, idziemy. Raz. Pokaż flamingo swoje, jak się nazywa? Fajnie. Jak? Fajnie. Przez to, że budzisz się rano w złym humorze ostatnio. Już? Tak, to jest książka o afirmacji. Jesteś gotowa? Do kogo, moja? Tak, mogę przeczytać? Tak. Słuchaj. Skupiasz się? Tak. Zaczynam dzień od pozytywnych myśli i energii. Jestem zrelaksowany, pełen akceptacji i jasności. Tak. Dzień mija mi lekko i przyjemnie. Tak. I tu jest. Zaraz. Ludzie wspierają mnie przez cały dzień. Wszechświat wspiera dziś moje pragnienia. Otwieram się na przyjęcie dobra. Powiedz dobra. Dobra. Tak. I tu jest. Już. Jestem pełen energii i inspiracji. I tu. Dobra, udaję, że tu czytam. Przynoszę innym radość. Tak? Niosę ze sobą światło od dokądkolwiek idę. I ostatnie, pozytywnie wpływam na świat i powiedz, wszystko jest dobrze. Ale musisz powiedzieć. Jestem jedna pozytywna. Dobra, a powiedz, wszystko jest dobrze. Niebieski. I teraz idziesz na... stąd jest start i idziesz na niebieski. Dawaj. No to przesuń. Na niebieski, tak. I teraz ja robię i teraz ja rzucam. Jaki to jest kolor? Czerwony. I tatuś idzie na czerwony. Kto ma najlepszą żonę na świecie? Kto ma najlepszą żonę? Bufala z pomidorkami. To jest Angeliki, tylko bufala. I tutaj uwaga, co jest dla mnie przygotowane. Bufala z pomidorkami, cyk. I mamy kurczaczka, mango i ryż. Może być lepiej? Wątpię. Niesamowity jest ten impost. Jest 21:30, a ja dostałem informację, że właśnie pojawiła się paczka w paczkomacie. Zamówiłem sobie adaptogeny, wszystkie jakie były na stronie. To sobie poczytajcie o adaptogenach ogólnie, nie o tych, tylko ogólnie o adaptogenach, jak pomagają w rozwoju człowieka, jak koją mózg, jak regenerują mózg, wątrobę. Po prostu organizm lepiej pracuje i żeby było śmiesznie, to nie jest żadna współpraca, ale z 4 czy 5 lat temu ta firma do mnie napisała i miałem współpracę z nią, za którą wziąłem, pamiętam, 1000 złotych. Więc po czasie to mnie wszystko kosztowało chyba 600 czy 700, więc oddałem jakby. Ja będę na razie stosował czarodzieja zdecydowanie.